Wódka i cytryna to koktajlowa rodzina. Cześć wszystkim z baru Sztok Polska. To już trzeci odcinek w tym miejscu, a ja jeszcze nie zrobiłem koktajlu na wódeczce. Pora to zmienić. Na taką okazję potrzebna jest receptura, która będzie wyrazista woltażowo, ale też zbalansowana, słodko-kwaśna, cytrusowa. No i przede wszystkim ona musi bazować na wódeczce. I mamy taką recepturę, a jest to Lemon Drop Martini. Albo po prostu Lemon Drop. To koktajl, który stworzył Norman Hobday, aka Henry Afrika. Mówię aka, ale tak naprawdę Henry Afrika, bo parę lat później zmienił urzędowo swoje imię z Normana na Henry'ego i z Hobdaya na Afrykę. Natomiast sam lokal Henry stworzył rok wcześniej, zainspirowany sukcesem Fern Barów, czyli barów paprotkowych. O co chodzi? Chodzi o miejsca, które posiadały duże witryny. Są schludne, czyste, eleganckie, jasne. Takie miejsca były tworzone z myślą o kobietach, które w tamtych latach nie miały za bardzo gdzie pójść. No chyba, że mówimy o tych ciemnych, głośnych i spelunkowych barach, których, wiecie, przesiąknięta jest woń tytoniu, skwaśniałego piwa oraz woń rozwodu. No to nie miały takich miejsc. I stąd właśnie popularność tych fernbarów, które później też przyciągały oczywiście mężczyzn. No bo gdzie kobiety, tam i mężczyźni. Prosta sprawa. Sama receptura nie była niczym zaskakującym czy też pionierskim, ponieważ tak naprawdę był to koktajl typu Daisy, jak Margarita czy Sidecar, które były wymyślone o wiele, wiele wcześniej. Ale umówmy się, że w erze napojów mocnych, ale też niezbalansowanych, słodkich ulepów, kolorowych wariacików, ale niedobrych, o to mi chodzi, bo kolorowe wariaciki mogą być też dobre. Ta receptura wyróżniała się jako zbalansowana i dobrze skomponowana. Dlatego nie ma co dalej dywagować ani rozpowiadać. Zróbmy sobie Lemon Dropa. Lemon Drop Martini to koktajl wstrząsany, więc potrzebujemy shaker, a do niego wlewamy po kolei 40 ml wódeczki, 20 ml likieru Triple Sec, 20 ml soku z cytryny i tak dla smaczku 5, może 10 ml syropu cukrowego. Kwestia bardzo subiektywna, opcjonalna i osobista. Ja lubię trochę słodszy. Całość oczywiście wypełniamy lodem i wstrząsamy. Naszą wstrząśniętą mieszankę będziemy przelewali do szkła koktajlowego, które ja wcześniej sobie schłodziłem. Serdeczna prośba ode mnie. Pamiętajcie, podwójne cedzenie razem z dokładnym sitem, co by ominąć drobinki lodu w naszym koktajlu. W kwestii dekoracji postępujemy klasycznie oraz logicznie skórka z cytryny. Jaki byłby to lemon drop bez lemon peel? Naturalnie dekoracja ląduje w środku i proszę bardzo, lemon drop martini ode mnie specjalnie dla Was. A jak smakuje? Kochani, co tu dużo powiedzieć? Jak prawilne wodka Daisy, ale bez żadnych udziwnień, bez Sprite'a, bez cukrowej krasty, chociaż akurat do tego się nie przyczepiam. Zbalansowane, słodko-kwaśne, w mojej kwestii odrobinę bardziej w stronę słodyczy, ale tak jak mówię, jak kto lubi, po prostu mniej tak zwanego cukero. Nie mogę powiedzieć nic innego, jak tylko to, że Wam go serdecznie polecam. A Wam bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wchodźcie po więcej filmików, ale jeżeli potrzebujecie więcej koktajlowej inspiracji,
koktajle alkoholowe, nie tylko Aperol. Książka, którą popełniłem. Myślę, że ten zbiór receptur bardzo Wam się przyda. Wszystko w jednym miejscu. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Do następnego mieszania!